27 964 253 27 967 253. No, 27 minut tam zostało do Kożuszka. Proszę Państwa, wybiegnijmy w przyszłość, ale taką niedaleką. Co się będzie działo jutro? Jutro Sejm się zajmie 3 projektami uchwał zgłoszonymi przez Koalicję Obywatelską dotyczącymi powołania 3 komisji śledczych do spraw wyborów kopertowych, czyli głosowania w wyborach prezydenckich w 2020 roku, które z powodu pandemii COVID-19 miało się pierwotnie odbyć drogą korespondencyjną do spraw tak zwanej afery wizowej, czyli do zbadania legalności i prawidłowości działań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce od początku 2019 roku do 20 listopada 2023 roku, do zbadania legalności oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus w okresie od 16 listopada 2015 do 20 listopada 2023. Sekretarz generalny Platformy, doskonale Państwu znany, Marcin Kierwa-Kierwiński, pseudonim Tęgi Łeb, podzielił się ze słuchaczami Radia Z kilkoma uwagami na temat tych komisji śledczych. W komisjach śledczych powinny zasiadać osoby, które przez ostatnich 8 lat zajmowały się śledzeniem afer PiS-u, tak powiedział. Pan poseł Joński, pan poseł Szczerba, pan poseł Robert Kropiwnicki, ewentualnie pan Roman Giertych, to są wszystko osoby z gigantycznym i potencjałem, i wiedzą. Tęgi Łeb, zapytany, czy akceptowani będą kandydaci PiS-u do tych komisji, bo na przykład poseł PiS-u ustępujący minister edukacji Przemysław Czarnek już zapowiedział, że chce być w komisji do spraw tych wyborów kopertowych, odpowiedział tak: zobaczymy. Zobaczymy, kogo oni zgłaszają i w jakim obszarze. Jeżeli to będzie tylko po to, aby doprowadzić do zablokowania prac tej komisji, to ja byłbym bardzo ostrożny. Czyli bezczelność jak pieśni zew, nie zna granic ni kordonów. Platforma będzie wyznaczać PiS-owi, kogo PiS ma do tej komisji desygnować. No tak Tęgi Łeb pojmuje praworządność i demokrację. Zapytany o to, czy wyobraża sobie wejście do komisji na przykład ministra Kamińskiego albo jego zastępcy Macieja Wąsika, Kierwa-Kierwiński powiedział: ich sobie nie wyobrażam. Wiem, że oni w tych komisjach będą uczestniczyć, ale na pewno jako przesłuchiwani. No więc czekają nas takie właśnie igrzyska. A ja wyciągnął wnioski przede wszystkim z tego, co opowiada niechcący Tęgi Łeb na temat tego, jak on postrzega demokrację i na czym ona jego zdaniem polega. Czy to Platforma będzie wyznaczać PiS-owi, tak jak próbowali wyznaczyć, kto ma być wicemarszałkiem Senatu i wicemarszałkiem Sejmu, kogo im wolno wystawić do takich komisji, a kogo nie. Obiecałem Państwu, że przedstawię kilka cytatów z tego, co powiedział pewien krakowski aktor Jan Peszek. On udzielił takiego wywiadu tygodnikowi Newsweek, tylko bardzo uprzejmie bym prosił, żeby Państwo się odsunęli od jakichś tam ostrych kantów i tak dalej. Co mówi pan Jan Peszek? Relacje państwo-kościół. Całe to polskie zło ma swój początek w instytucji kościoła, a niezwykłe związanie się z nim partii tracącej właśnie władzę skutkowało umocnieniem jej elektoratu, bo on ma korzenie religijne. Nie, może nie będę tego komentował, tylko przytoczę. W ostatnich latach dziwiliśmy się w gronie znajomych, że wszyscy inaczej myślimy, mamy inne poglądy niż te, które nakazuje nam wyznawać władza, a jednak wybór ostateczny Polaków okazuje się przeciwny niż nasz. 8-letnie rządy PiS marnowały życie każdego myślącego w sposób światły obywatela i to jest absolutnie niewybaczalne. Szczęśliwie mamy polski odruch odrodzenia,
odrodzenia się jak Feniks z popiołów. Mieliśmy świadomość, że przepaść jest całkiem realna. Groźba wyprowadzenia z Unii czy niszczenie praworządności, a na dodatek ta przepaść jest wypełniona strasznymi postaciami rządzących na czele z prezydentem. Bo jeśli prezydent odbiera ludziom LGBT człowieczeństwo, a o widzach zielonej granicy Agnieszki Holland mówi używając sloganu z czasów okupacji, tylko świnie siedzą w kinie, to jest to dno, w które już nic nie zapuka. Dalej nie można się już stoczyć. Los tych ludzi, tych, którzy przegrali, i mówię tu zarówno o politykach, jak i o wyborcach Jarosława Kaczyńskiego, kompletnie mnie nie interesuje. W tym znaczeniu, że nie jestem w stanie się nim przejąć. Oczywiście chciałbym, aby zrozumieli, że życie w świecie destrukcji niszczy ich samych i powiększyli grono tych, którzy chcą w Polsce budować, a nie podpalać. Często powtarzałem niepopularną opinię, że Andrzej Duda nie jest moim prezydentem, bo go nie wybierałem, tak jak i nie podzielam poglądów jego elektoratu. W związku z czym nie mam nic wspólnego z niektórymi Polakami, tak jak oni nie mają nic wspólnego ze mną. Tego rodzaju podziały są dość oczywiste, istnieją zawsze, ale rzecz w proporcjach. Ilu Polaków dało się zmanipulować, sprzedać? Ilu okazało się pozbawionych skrupułów? Ilu udało się przywiązać PiS za cenę stanowisk i publicznej kasy szastanej na prawo i lewo? Ja jestem generalnie spokojny człowiek. Nadzwyczajnie spokojny. Ja bym nie używał wobec i tej Holland, i pana Jana Peszka takich argumentów, że trzeba było zastanowić się nad tym, czy nie wystąpić jednak o odebranie obywatelstwa. Nie, nie. Zawsze by mnie się w tym pierwszym odruchu serca to odzywa taka chęć, żeby jakoś udzielić pomocy, ale to jest beznadziejny przypadek. To temu się nie da pomóc w żaden sposób, żywy. To jest wykluczone. Ja się nie podejmuję. To jest bardzo przykre, że pan ma w sobie tyle jadu i tyle pogardy. Wydawało się, że aż tyle pogardy w jednym człowieku, żeby zmieścić to niemożliwe, się okazuje, że tak. No jak się ma odpowiednią konstrukcję psychiczną, bo ona jest tutaj potrzebna bezwzględnie, żeby to na co dzień wszystko jakoś wytrzymać. Znaczy, jak się żyje w takiej, tutaj pan to zaprezentował, odrealnionej rzeczywistości, że na przykład tak zmanipulowanej, że na przykład słowa prezydenta dotyczące LGBT tak się właśnie interpretuje. Prezydent mówił o ideologii, a nie o ludziach. No. Ale nie będzie nam teraz ktoś tłumaczył, co my mamy myśleć. No to właśnie oni tak myślą. Ta nienawiść im zalewa mózgi i ten jad ich zabije. Naprawdę ich zabije. Jeszcze o takiej jednej sprawie. Ona jest niby kompletnie nieważna, bo to głupia sprawa jest, ale no, wypada o niej powiedzieć. To też było u Aleksandra w programie podczas rozmowy właśnie z panią redaktor Agnieszką. Słuchajcie, lemingi, no to jest wyjątkowo głupia sprawa, bo okazuje się, że was w balona zrobili strasznie. Pan redaktor Krzysztof Wołośko na portalu TVP Info zlikwidować, natychmiast zlikwidować, napisał, że przejrzyjcie państwo w Google informacje dla frazy czteroletnia Eileen. Okopres, Radio Z, na temat, wyborcza.pl, Polsat News, Plotek, Interia, Liberté. Zimą 2021 roku pisały o czteroletniej dziewczynce w czerwonej kurteczce, która zaginęła po polskiej stronie granicy z Białorusią. To dziecko nielegalnych imigrantów potraktowane z całą bezdusznością przez polską Straż Graniczną. Tam zaginęło i błąkało się po lasach. Tematem długo żyły liberalno-lewicowe media, grzejąc go emocjonalnie daleko poza granicę histerii. Klikało się to ponoć redakcjom naprawdę dobrze, ale przede wszystkim służyło medialnemu pałowaniu rządu Zjednoczonej Prawicy. No i co się okazuje? No, zaraz państwu powiem. Przepraszam najmocniej, pan Tadeusz z Płocka. Kłaniam się, panie Tadeuszu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór dla całej stacji. Panie Jacku, ja mam pytanie.
Dlaczego już w Sejmie są jakieś ruchy, jak Sąd Najwyższy nie stwierdził, że wybory są ważne? Pan mi powie, jak to funkcjonuje? Czy dopiero powinno być ruchy robione, jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi o ważności wyborów, tak? Przecież a poprzednio też tak było, że czekali. Nie, panie Tadeuszu, to tak nie działa. Zgodnie z konstytucją wszystko jest przeprowadzane. Oczywiście, że jest bardzo istotne to, co powie ten Sąd Najwyższy, ale poprzednio, jak były wybory, było dokładnie tak samo. Też nikt nie czekał na to orzeczenie tego Sądu Najwyższego. Sprawy muszą iść swoim torem i tyle. No. Ale czyli powinno być tak, że właśnie rządzi do momentu... No nie, bo wtedy to jest tak, że Sąd Najwyższy by na przykład zwlekał z jakichś tam powodów, tak, z tym wydaniem tego orzeczenia i ten rząd rządziłby w nieskończoność. No bo czekamy cały czas na... Ale ma termin, tak? Ma termin wyznaczony Sąd Najwyższy na orzec. To w Konstytucji jest zapisane. No to trzeba by Konstytucję zmienić, panie Tadeuszu. Ja nie mam takiej większości, żeby w tej sprawie zmienić Konstytucję. Dobrze, panie Jacku. Jeszcze odnośnie tych właśnie wyborów, odnośnie głosowania. Tak. Odnośnie tych wyborów, panie Jacku. Przecież wystarczy odłożyć te wory i zobaczyć, że ci ludzie, co głosowali w Wrocławiu, tamtym Jagodnie, Koszalinie i tam jeszcze gdzieś, czy głosował u siebie w miejscu zamieszkania i czy głosował tam. I już wiadomo, o co chodzi, tak? Że nastąpiło fałszerstwo. No przecież to jest proste do prowadzenia. Ja mam taką nadzieję, że właśnie ta komisja, to ona się tym zajmuje, ta komisja wyborcza, że ona właśnie dokładnie to robi, co pan powiedział. Ja bym bardzo chciał w to wierzyć, że tak jest. Panie Jacku, i odnośnie jeszcze tych patocelebrytów, tych szturów i innych, ja uważam, że szkoda na to czasu. I tak jak teraz TVN Wyborcza już mówią, że przeginali, że kłamali, że właśnie tak nie było na granicy wyborczej. Jakiś tam, nie powiem dziennikarz, tylko pracownik wyborczej pisze w niemieckiej prasie, że to niemiecka prasa coś tam na Polskę najeżdża. A to nie, się okazuje, że ten pracownik wyborczy pisze w niemieckiej prasie na temat właśnie Polski. I jeszcze odnośnie właśnie granicy. Wszystkie kraje, Litwa, Łotwa, Estonia, teraz mamy Finlandia, tam nie widać jakiejś ochojskiej, jakichś latających z reklamówkami. Tam wszyscy razem działają. Co z tymi ludźmi się dzieje, to po prostu no, zachodzę głowy, tak powiem. No panie Tadeuszu, ale to my mamy to szczęście, że mamy wyjątkowo durną opozycję. Tam no na tej Litwie, Łotwie, Estonii to tak wyjątkowo durnej opozycji nie ma jak u nas. No a teraz weźmy Finlandię przecież, tak? Tak. Gdzie Ruszek im podwozi tych migrantów na rowerach, na hulajnogach. Ale nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby w ogóle to poddawać wątpliwość, co robi. No właśnie. A na zachodzie to się śmieją z tych, co donoszą na nasz kraj. Donoszą na nasz kraj. Tych z Platformy, z Lewicy. Teraz to zagłosowali właśnie za tymi zmianami. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Panie się, panie Tadeuszu, pozdrawiam serdecznie. Skończę z tym tematem, o którym między innymi pan Tadeusz też wspominał, bo o tej 4-letniej dziewczynce. Listopad 2023 roku, 2 lata później, dziennikarka reportażystka Gazety Wyborczej Małgorzata Tomczak przyznaje, że środowisko dziennikarzy, aktywistów produkowało fałszywą wiedzę. Dziś wiemy, że Eileen nie istniała, była to jedna z opowieści, którą usłyszeli aktywiści, przekazali dalej, odbiła się szerokim echem, stanowiła ważną część narracji o dzieciach umierających na granicy, którą utrwala teraz Zielona Granica. Na przykład podczas wyborczej debaty o dzieciach umierających na granicy mówiła Joanna Scheuring-Wielgus. Artykuł Tomczak najpierw próbowano zamilczeć, ale w środowisku lewicowych dziennikarzy, aktywistów i tak zawrzało, nie mogli odpuścić, bo de facto nazwani zostali kłamcami, którzy świadomie tworzą niezgodne z rzeczywistością materiały dziennikarskie i przekaz społeczny na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Tak zawrzało, jak zawrzało, no tak trochę tam, ja nie przesadzam z tym, że tam jest jakaś wielka refleksja po tym, że pani dziennikarka Tomczak w Gazecie Wyborczej napisała, że to wszystko to robiliśmy was w balona i tej dziewczynki nie było. Proszę państwa, znaczy jest osobna sprawa, że się za chwilę okaże, że ten Ahmed Ibrahim, to on tam w ogóle nie płynął. Kot nie przyszedł z Afganistanu. No i tak dalej. Ja mam taką
rady dla no, koleżanek i kolegów tam z TVN-u Wyborczej, tego Deronetu i tak dalej. Ja wiem, że no, wam niezręcznie będzie bardzo coś takiego. Może by taki zbiorowy tekst po prostu napisać, tak? Że to wszystko to była dęta sprawa i przepraszamy, Lemingi kochane, że tak was robiliśmy w balona, ale mieliśmy dobre intencje. Wam to będzie ciężko napisać, no ze stu rozmaitych, bądźmy ludźmi, nie. Takie przyznanie się to jest coś, co to jest ogromny koszt. Ale tak sobie pomyślałem, że ja państwu mówiłem o tym, że w tym pierwszym odruchu to zawsze u mnie jest, żeby niś pomóc, ratować. No. I tak sobie pomyślałem, że ja mógłbym spróbować namówić redaktora Lisiewicza i redaktora Jacka Liźniewicza, że może oni by razem napisali coś takiego, bo tak, Liźniewicz kocha przyrodę. On was nie lubi, ale przyrodę lubi. To może on by tak ekologicznie do tego podszedł, tak jakbym go spróbował pod włos brać, że no wiesz, chodzi o tę zieloną rewolucję i tak dalej. A Lisiewicz z kolei łączna z piłka. On jako taki społeczny kandydat na nowego prezesa PZPN-u, który by to całe towarzystwo, no odnowiłby piłkę, tak? No też na pewno by, tak mi się wydaje, dla no, ku chwale ojczyzny coś takiego napisał, żeby wam pomóc, żebyście wy nie musieli tego robić i przechodzić tam tych. No bo po co takie szczegóły wyciągać, tak? Że Ibrahim nie płynął, że no dobrze, to już napisała, że nie było dziewczynki, mleko się rozlało, ale już nie brnijmy w to dalej, no tak nie można. Po co pomyślcie o tych lemingach, jak one się będą czuły za chwilę. Ej, no właśnie, nie mam o Hołowni, ale chyba skończę na Petru, bo Petru to on ma inne zdanie niż pan premier w sprawie tych finansów. Może o tym Hołowni to jutro. No Hołownia nie znają, są. Jutro też da popis. Ryszard Petru ma zupełnie inne zdanie niż pan premier Morawiecki w sprawie stanu naszych finansów i gospodarki. Dzisiaj pan Ryszard Petru jako przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki i Rozwoju w polskim Sejmie był gościniem Radia Z. No tak, no bo jak tamte są gościniami, to on jest gościem. I powiedział tak. Problem jest taki, dziura Morawieckiego jest przeolbrzymia. Zostawiają nas z olbrzymim deficytem, rosnącym długiem, zerowym wzrostem i wysoką inflacją. To jest stan wyjścia. Oczywiście. To jest wyjście do tego znanego hasła, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Co poza tym pana Ryszarda? Na przykład w sprawie NBP jest aktualnie taka sytuacja, że no z tego, co mówi Petru, to Tusk szuka tych ludzi, tych silnych ludzi, którzy przyjdą i wyprowadzą tamtego gościa z NBP-u. No. Jak Petru odpowiada na pytanie, czy nowa większość sejmowa postawi prezesa NBP przed Trybunałem Stanu? To jest bardzo poważna sprawa. Ja bym tego nie bagatelizował, tak mówi. Jest to wysoce prawdopodobne, natomiast musimy to zrobić w takiej formule, w której te zarzuty są bardzo mocne i jednoznaczne. Ja uważam, że takie są. A i słowa jakie są zarzuty, ale... Punkt drugi. Musimy mieć pełną zgodę koalicjantów. On jest nieprzewidywalny, znaczy prezes Glapiński, bo on kieruje się polityką, a nie ekonomią. W związku z tym nie wiem, jakie będą jego decyzje. Akurat jeśli zacznie walczyć z inflacją, to całe szczęście, że wygraliśmy wybory, bo zaczął się zachowywać racjonalnie. Ważne, żeby inflację zbić. Ja państwu przypominam, że pewna wybitna ekonomistka z wykształcenia nauczyciel polonistyki, Izabela Leszczyna, to o prezesie Glapińskim mówiła tak. Postawimy prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Zapowiedział to premier Donald Tusk, ponieważ prezes Glapiński sprzeniewierzył się polskiej konstytucji, polskiej racji stanu i ustawie o Narodowym Banku Polskim, która wprost mówi, że celem i misją Narodowego Banku Polskiego jest dbałość o wartość polskiej waluty. Ona tak powiedziała w rozmowie też z Rybanowskim. Byłam wiceministrem finansów i ja nie wiem, czy nie powinni odebrać mu dyplomu profesora ekonomii. Naprawdę.
Znaczy nie, odebrać. Moim zdaniem odebrać. Oczywiście odebrać Lepińskiemu ten dyplom, tylko nie, Petru nie dawać, bo to i tak niczego nie zmieni. To on jest mądry bez dyplomu, to nie ma znaczenia, czy on będzie miał dyplom, czy nie. Ale nie, bo mam takie poczucie winy, że o tym Hołowni nie powiedziałem. Hołowni bym dał, bo tam jest dramat. To jest druga osoba w państwie, no to wstyd w końcu. On tam jest chyba po maturze, przy czym też nie jestem pewien, czy on maturę ma. Więc akurat dla Hołowni, no to taki dyplom to by było coś, to by coś znaczyło, tak. Natomiast no, Rysiek musi jeszcze trochę poczytać, żeby był jak brzytwa, tak jak Iza Leszczyna, no bo ona tu mówi, jakie są te zarzuty wobec Glapińskiego, że nie dbał o wartość polskiej waluty, a to jest celem i misją Narodowego Banku. I to już wystarczy do tego, żeby na pewno. Proszę Państwa, to będzie bardzo ciekawy czas i cholernie trudny dla Polski. Oby nam, no, nic się jej nie stało, ale przeżyjemy spokojnie. Miłego wieczoru życzę. Zapraszam na spotkanie z Maćkiem Kożuszkiem. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.